kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Jerzy. Gdy święty Jerzy został uwięziony za to, że był chrześcijaninem, sam cesarz Dioklecjan próbował skłonić go do porzucenia chrześcijaństwa. Zwołano na rozkaz cesarza tłum ludu przed świątynię Apolina i wprowadzono tam świętego Jerzego. Na środku budynku stał posąg tego bożka, wyrzeźbiony w marmurze, ozdobiony złotem. Otaczał go wieniec mniejszych bożków, również odrobionych z marmuru. Święty Jerzy stanął przed posągiem i przeżegnał go Krzyżem Świętym. Zawołał w te słowa: czy jesteś w istocie Bogiem, że każą mi cześć ci oddawać? Wśród głuchej ciszy odezwał się głos wychodzący z głębi posągu: nie jestem Bogiem. Jeden jest tylko Bóg, którego ty wyznajesz. Jakżeż więc odważasz się stać tu w obecności sługi Chrystusa? Ciągnął dalej święty Jerzy. I podniósłszy rękę, przeżegnał nią powtórnie posąg. Apolin spadł z piedestału i z trzaskiem rozpadł się na kawałki u stóp świętego. Za nim spadli, rozbijając się jeden po drugim, mniejsi bożkowie. Strach ogarnął pogan. Cesarz cofnął się aż do drzwi. Inni uciekali w pośpiechu, uważając to za czarę. Garstka z cesarzową Aleksandrą upadła świętemu do nóg, wyznając wiarę w Chrystusa. Nie uszedł śmierci męczeńskiej święty Jerzy. Schwytany przez rozwścieczonych kapłanów pogańskich, został ścięty 7 maja 290 roku. Ale sława tego cudu przetrwała wieki.